Dzień dobry, cześć i czołem. Pozdrawiamy Intercity Przemoż ze stacji Chałupki. Który jedzie w tej chwili, gdzie? Na Herby. Na Herby jedzie. Będzie coś nagrywał? Tak. A my jesteśmy na stacji Chałupki. Chałupki. Jest to stacja... przygraniczna. A dlaczego przyjechaliśmy na stację w Chałupkę? Dlaczego? Zobaczyć Batorego. Intercity Batory, który jedzie w skróconej relacji... na Chałupek. Z miasta... Warszawa Wschodnia. Sprawdzaliśmy rozkład i jedzie planowo. Był w Rybniku. Wcześniej byliśmy na jakiej stacji? Zebrzydowice. Teraz jesteśmy w Cieszynie, również stacja graniczna, czyli dzisiaj taka podróż po granicach troszkę. Tu mamy kozioł oporowy, a tutaj ciekawy dość. A tam stoi... Tutaj, co mamy? Wygaszonego łamańca ET-41. A tutaj możemy zobaczyć dość dużą grupę postojową. Stoją cysterny. Na razie cisza, spokój. I pójdziemy się rozejrzeć. No i tutaj mamy wygaszony ET41005, czyli łamaniec. Czekamy na Intercity Batory. Podjedzie z tej strony. Tutaj mamy dwie linie w Chałupkach. Linia 151 Kędzierzyn-Koźle Chałupki i 158 Rybnik Towarowy Chałupki. W tamtą stronę jest kierunek na Bochumin. Biegną tam dwa tory, które się rozgałęziają. Jeden biegnie do Bochumina, a drugi w prawo bodajże do Bochumina w Rbice. Dobrze. Stacja w Chałupkach została otwarta w 1847 roku. Nazywała się wtedy Annaberg. Widzimy tutaj budynek stacyjny, który no jest w takim opłakanym stanie, ale wiemy, że miasto odkupiło to od kolei. Są znowu takie dziwne troszkę i niezrozumiałe postępowania. Budynki się niszczą. Kolej z nimi nic nie robi, nie chce ich oddać. Ale jak widać, w Chałupkach udało się porozumieć. No i teraz coś chcą z nim zrobić, co? Zobaczymy. Jakakolwiek zmiana tego stanu no, na pewno będzie bardzo, bardzo kosztowna, ale liczymy, że uda się to fajnie zrobić i powstanie tutaj coś fajnego. W przeciwieństwie do Zebrzydowic tutaj troszkę cicho. Nic się nie dzieje na razie. Widzieliśmy dla osób, które obsługuje. Tutaj obsługują tutaj pociągi towarowe. Ale poza tym cisza. Czekamy, zobaczymy. Dworzec, jak widać, taki troszeczkę coś zmodernizowano, trochę zostawiono po staremu. Jest tu jeden peron taki jednokrawędziowy, tu jest kozioł oporowy i jeden dwu. W zasadzie dwukrawędziowy, bo widzimy tutaj, że mamy tor czwarty i tor drugi.
A tam przy peronie drugim mamy tor drugi i tor pierwszy. A jest. A więc damy się teraz na peron drugi. Bardzo fajnym przejściem. I będziemy. Troszkę pospacerujemy, będziemy czekać na Batorego. Jaka lokomotywa przyprowadzi? EP09, tak. Widziałeś Batorego już w tej relacji gdzieś? Tak, ale na i stąd też decyzja, żeby go może zobaczyć. Pogoda ładna, fajna, więc fajny czas, żeby się przejść, pospacerować i coś pooglądać. No i proszę zobaczyć budynek. Zniszczony, ale bardzo ładny. Muszę się kiedyś ładnie prezentować. Tu są jakieś magazyny. A tutaj sam budynek. Tutaj główne wejście było, kasy. Ładna konstrukcja. Może się uda. Trzymamy kciuki. Jakby się udało, fajna rzecz. Jedzie pociąg Batory ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Chałupki. Będzie miał 5 wagonów i oba przejścia będą... Nie będzie można przejść na drugi peron. Widać 9 ze składem Batorego. Tak, wjeżdża powoli. Na 5 pudłach. Zobaczymy, jaka to 9. Patrzcie. EP09017. Przyjechał. 5 wagonów rzeczywiście stanął tak, że trudno byłoby nam przejść. Także dziękujemy za ostrzeżenie panią. I C137 Batory. 5 wagonów. Na końcu pierwsza klasa. To było przejście ostatnie, które nas jakbyśmy musieli biegać przez tory. I co ci to przypomina? Mehofera. W jakiej miejscowości? W Opolu Górnym. I co się wtedy stało? Zatkał nam przejście. No i przez chwilkę myśleliśmy, że nie zdążymy na... Sztygara. Tak, na Sztygarań. Musielibyśmy troszkę więcej czasu spędzić w Opolu. Że raz żeśmy zmieniali bilety, to potem drugi raz musieli, ale udało się. Można to zobaczyć na naszym filmie z Opola. A teraz będę urywać lokomotywę. Jesteśmy z tyłu grupy postojowej. Nie widać czeskich lokomotyw. Za to jakiś tam jedzie, ale nie czeska lokomotywa. I przed chwilą wjechała Keśka z Katowic, ale nie wiemy dokąd pojedzie. Chyba diesel wjeżdża. Diesel wjeżdża. Przejedzie tędy, tam daleko chyba. Trzymać. Chyba się zatrzyma przed samochodem.
nie przyjechał semafor. Jedzie dalej. Jedzie dalej. Już hamuje. Pozdrawiamy jeszcze raz. Intercity Przemo. Mieszkanie daleko Chałupek. Włodzisławiu Śląskim. Ile razy był w Chałupkach? 50. 50 razy. To więcej. Bywa z nas tą stację. Tam są dwa tory elektryfikowane i jeden jest elektryfikowany. Czyli bez druta. Bez druta. I dwa tory idą na Bochumin elektryfikowane, a jeden tor nie wiemy dokąd biegnie. Jak wygląda granica? I jeżdżące tiry. Nie ma samochodów osobowych. Ani OBP. A jednak udało nam się coś nagrać. A jesteśmy z tyłu grupy manewrowej. Co to jedzie? Wektron Siemensa. Ze strony Czech. Odjeżdża. O, dziękujemy maszyniście. O, piękny sygnał. I jedzie towarówka na Czechy. To jest sama diesel. Lokomotywa, czyli diesel. Luzak. Tak. Na manewrach. Jedzie. Manewruje. Dieselek. BE. O, stanął tutaj. Chris Max. BR ile? BR 232 358. Za chwilkę będzie wracał w kierunku wagonów. Tarcza mu na to jeszcze nie pozwala widać. Już ma białe. Może manewrować. Christmas. Ale kopci. Tutaj stoi ETA-41 192 wygaszony łamaniec. Ten. A ten jest na manewrach. Dalej. I nie chce ruszyć. Już rusza. Pan hamował już? Christmas odjeżdża. Czy nie jedzie? A może jechać? Może! Ale głośno zatrąbił. RP1 takie głośne, co? Tak. A, odkopcił troszkę i pojechał. Jedzie znowu Wektron
na manewrach tym razem. W kierunku Bohumina. No, torem na Bohumin w Wrbice. O, jak się ładnie zatrzymał. To u nas. Żeby miał białego światła. A tu stoi ETR-41. ETR-41 192 wygaszony. A tu stoi ten bebe. Już się otwierają szlabany i nie wiadomo po co zamknęli, jak on nie podjechał tam do przejazdu. Jak on tu stanął, to zamknęli szlabany jeszcze. Nie wiadomo po co. Już ma białe do manewry. Ma już na manewry. Jest to tarcza, a tam dalej jest ta lawektronka. Lawektrona. I jedzie. Z powrotem. Ten ma cichego Titka. Odjeżdża Batory, zdążyliśmy? Tak. Dziękujemy maszyniście za... Titka. RP1. Nie udało się go nagrać. Z przodu. A tutaj stoi ten Krisel. I tutaj mamy Kaśkę. Ona będzie jechała do Katowic. A łupki Katowic. O 15 ruszy w trasę. O której? O 15. Odjeżdża Krisma. Ta Kaśka ma numer 944 860 22 WED 004. Do widzenia, do zobaczenia i dziękujemy za oglądanie filmu. Pozdrawiamy wszystkich. Dzisiaj szczególnie Inter City Przemo, który też nagrywa filmy. Teraz. Oraz wszystkich, którzy oglądają i którym się podoba to, co my nagrywamy. Tak.